swoim krótkim życiu doświadczyły wiele bólu. Bliskie zetknięcia z liniami wysokiego napięcia, wypadki samochodowe. Na dzikie ptaki czyha wiele zagrożeń. W wielu przypadkach kończy się to śmiercią lub trwałym kalectwem. Urazy kończyn, szczególnie linie wysokiego napięcia, poparzenia, to sytuacje, w których kończyny są nie do uratowania. Są na tyle duże uszkodzenia mięśni, nerwów, kości, że po prostu łapy obumierają. Z pomocą przychodzi Fundacja Albatros i nowo otwarta lecznica. Ostatnio trafił do niej również sprzęt do badania rentgenowskiego. Z jego pomocą specjaliści mogą już na miejscu precyzyjnie diagnozować małych pacjentów. Ośrodek czekał na niego wiele lat. Dotychczas badania RTG ptaków musiały być wykonywane w Olsztynie, co znacznie utrudniało proces leczenia. Aparat stosowany jest do diagnostyki schorzeń układu kostnego, ale nie tylko. W przypadku pacjentów Fundacji Albatros, gdzie głównymi pacjentami są właśnie ptaki dziko żyjące, przeprowadzaliśmy zdjęcia kończyn, uszkodzonych kończyn dla bocianów i jednym z pacjentów był kruk. Dokładne prześwietlenie to jednak nie tylko lepsza diagnoza. Dzięki niemu być może już niedługo podopieczni fundacji będą mogli cieszyć się nowymi implantami zastępującymi uszkodzone i utracone kończyny. Chcemy nareszcie wprowadzić implanty do naszego zestawu, że tak powiem, zabiegów wykonywanych na naszych pacjentach. To jest taki zabieg, który w wielu przypadkach może decydować o możliwości uwolnienia pacjenta, czyli osiągnięcia celu tak naprawdę naszego działania. Niektóre ptaki z implantami być może nigdy nie wrócą na wolność, jednak ich komfort życia znacznie się poprawi. To jedyna szansa dla wielu trudnych przypadków, pozornie skazanych na kalectwo i poważne problemy zdrowotne. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv